Szczęść Boże, coś wam powiem. Po zakończonym białym tygodniu moja postawa jest podobna do uczniów Jezusa. Dotyka w pewnych miejscach oburzenia, że wartości, jakie przekazuje się dzieciom i rodzicom, rozmijają się z oczekiwaniami większości z nich. Uczniowie także nie rozumieli słów Jezusa. Ktoś z tłumu rzucił, że trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? A odpowiedzią jest każdy. Ale w różnym czasie dotrze ona do serca słuchacza. To mnie jakoś uspokaja, bo pod wpływem emocji można porzucić to, co wartościowe, a zacząć się rozwadniać Ewangelię. Czasem są takie zapędy, żeby czegoś nie powiedzieć za ostro, czasem coś przemilczeć, tylko wtedy to już nie będzie Ewangelia, a jakiś własny program na zabicie czasu i dobre towarzystwo. Jezus mówi otwarcie do słuchaczy, do swoich bliskich uczniów: pośród was są tacy, co nie wierzą. Odnosił się w tych słowach nie tylko do Judasza, który go zdradził. Odnosił się do wielu z nas, nawet tych chodzących codziennie do kościoła. Mogę się mylić, bo nie znam tych klimatów, ale czasem na filmach można zaobserwować, że są lokale, bary czy dyskoteki, przed którymi stoi bramkarz. Jego zadaniem jest wpuszczanie do środka ludzi. Jak ktoś mu się nie spodoba, chociażby był ładnie ubrany, to zatrzymuje i odsyła. Zwyczajnie nie wpuszcza do środka. Skojarzyło mi się to z dalszą wypowiedzią Jezusa: nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie zostało mu to dane przez Ojca. Te słowa spowodowały, że część podążających za Jezusem zrezygnowała z dalszego uczestnictwa w nauczaniu. Odeszli. Bo jest w nas ten zapęd, że my, czując się mocniej, chcemy zmieniać świat zewnętrzny. Gdybyśmy zaczęli zmianę tego świata od samego siebie, inaczej byśmy patrzyli na to, co nas otacza. Gdyby w nas było to mikroskopijne ziarenko wiary, to wszystko byłoby inne. Życie według Ewangelii nie jest beztroskie. Ewangelia nie jest lekkostrawna, przystosowana do ogółu. Gdyby życie Ewangelią oznaczało uczęszczać na mszę świętą w niedzielę, nie zdradzać, nie przywłaszczać sobie cudzej własności, ofiarować czasem trochę pieniędzy na walkę z głodem w świecie, to istniałoby prawdopodobieństwo, że nie czulibyśmy niepokoju. Zobaczmy dalej, że wobec kryzysu, jaki dopada uczniów, Jezus wcale nie zmienia swoich wymagań. Mimo iż wielu odchodzi, nie proponuje żadnych ułatwień, nie poszerza ciasnej bramy. Wydaje się, że nawet ją jeszcze zwęża. Jezus nie troszczy się o sukces. Zachowuje wolność w stosunku do oczekiwań uczniów. Gdy przemawia, nie spodziewa się aplauzu. Nie przejmuje się negatywną opinią. Nie troszczy się o to, że niektórzy odejdą. Wręcz przeciwnie. Zmusza do dokonania wyraźnego wyboru. Czy i wy odejść chcecie? Wobec Jezusa nie można zająć pośredniego, kompromisowego stanowiska. Albo zostaje się z nim, albo się odchodzi. Szczęść Boże.